Tym razem zajmiemy się karykaturą. Karykatura to takie spojrzenie na człowieka, które wyciąga pewne cechy, które są charakterystyczne. Możemy bardzo wyolbrzymić nos, albo pokazać wielkie uszy, ewentualnie zrobić małe oczka. Zobaczmy, jak to się robi. W tym odcinku chciałem Wam pokazać, jak przy pomocy iPada 13 Pro możemy zrobić karykaturę. Oczywiście zakładam, że nie każdy potrafi dobrze narysować portret, który potem chcielibyśmy zamienić na karykaturę, więc pokażę Wam, jak tego typu działania można wykonać bardzo prosto przy pomocy funkcji w aplikacji Procreate. Jest to jedna z moich ulubionych aplikacji. Najwięcej w niej robię zarówno portretów, jak i karykatur. Niedawno skończył się festiwal chopinowski. Myślę, że wszyscy wiemy, jak wyglądał Fryderyk Chopin. Miał właśnie bardzo charakterystyczny nos. I tu możemy zobaczyć, że albo możemy pracować na rysunku, ewentualnie wyłączyć rysunek i pracować na samym portrecie już wcześniej przygotowanym. Ja myślę, że fajniej będzie zrobić to na rysunku. Mamy ten charakterystyczny jego nosek zrobiony i teraz proszę zobaczyć, co robimy. Możemy przygotować to właśnie w ten sposób, że wchodzimy w ten nosek i sobie go przy pomocy funkcji w aplikacji powiększamy. Możemy go tu sobie dowolnie, możemy robić wielki jakiś nos, ale trzeba pamiętać, że Fryderyk Chopin miał ten nos właśnie trochę taki garbaty. Powiedzmy, że to jest już to. Teraz tę wersję, którą mamy wcześniej przygotowaną, wygumkowujemy. I mamy piękny, charakterystyczny nos Fryderyka Chopina. Oczywiście jeszcze jest coś takiego jak słynna fryzura Krycka, która była też bardzo charakterystyczna dla niego. To sama zabawa z aplikacją. Już wchodzimy i mamy tak, możemy tutaj troszeczkę go, że tak powiem, podciągnąć, ale te włosy, o. Teraz oczywiście możemy już normalnym narzędziem, które mamy przygotowane wcześniej, to jest akurat kolor, to może nie. W pędzli i narzędzi mam tutaj sporo, ponieważ właśnie ta aplikacja charakteryzuje się możliwością dokupywania lub zdobywania wielkiej ilości różnych pędzli, które wspaniale pozwalają na pracę w takich narzędziach, które wydawałyby się trudne do zdobycia, ale o, cały czas mi to rysuje kolorem, a bo jesteśmy w kolorze czarnym, dobra. No i teraz robimy tą charakterystyczną jego fryzurę. I w ten sposób, w bardzo prosty sposób zrobiliśmy, a chociaż jeszcze może zrobimy mu taką podobną zabawę z okiem, żebyście mogli zobaczyć, jak tego typu rzeczy można zrobić. Czyli trzeba tak, zaznaczyć obiekt, który chcemy sobie przesunąć. O. Dobra, mamy.
3 palce, robimy kopię. Duplikujemy go. I teraz możemy z tym okiem robić, na przykład możemy je powiększyć, pomniejszyć, ale powiedzmy, żebyśmy je zmniejszyli. Możemy je troszeczkę przesunąć do góry. O. To oko spod spodu, tak jak poprzednio, wydrukowujemy. I już te nasze oko się zrobiło znacznie mniejsze. Można zobaczyć, jak to wyglądało. Większe, mniejsze, większe, mniejsze. O. A teraz z powrotem do naszego. I mamy to oko. I mamy Fryderyka Chopina, bardzo prostą karykaturę, charakterystyczną i właśnie w stylu wyolbrzymiania pewnych cech, które są jakby dominujące w twarzy modela.